Dobra, let's go. Pięci Freddy, Big Top of Fun. Świetna gierka. Jak uda się przejść, to już będzie przedostatnia gra podciśnięta z tego kartridża. Zostanie tylko klaks. A ten kartridż jest dosyć słynny, bo to było dodawane do Commodore GS startowy. Do tej konsoli zrobionej z Commodorka. W końcu Commodore, no. Okay, presents. Dalej się nie nauczyłem tej pierwszej konkurencji. Znaczy ja wiem, o co tam chodzi, ale no nie jestem w stanie tego zrobić na padzie. Zresztą na arcade sticku też nie próbowałem, to nie wiem. To może wynika z tego, że albo ta konkurencja jest taka silna, znaczy taka ciężka, albo ja jestem taki słaby. No nie wiem. Jeszcze wkurzające jest to, że nie można tych minusów przyspieszyć. Trzeba za każdym razem tej melodyjki wysłuchać. No u mnie też wichura, właśnie dostałem SMS-a z powiadomieniem o możliwych przerwach w dostawie prądu. Mam nadzieję, że to się nie wydarzy na streamku. No i ta pierwsza konkurencja no niby jest easy, mamy skakać do tej szklanki. Za dzieciaka myślałem, że tam chodzi tylko o to, żeby trafić do tej szklanki. Ale już okazuje się, że nie, że to nawet nie jest połowa zadania. Trzeba... No raz, że trzeba się obracać. A dwa, trzeba wykonywać te figury różne. W momencie jak ten napis tam mryga, na przykład yoga, to musisz pozycję jogi zrobić. A to jest bardzo ciężkie, bo każda pozycja to jest wychylenie joya w jednym z 8 kierunków plus naciśnięcie przycisku. I ciężko to zrobić tempo. Tym bardziej, że cały czas machasz tym krzyżakiem. Także powiem szczerze, że olewam tą konkurencję. Po prostu skoncentrujemy się na tych kolejnych. No ja nie wychodzę dzisiaj w ogóle. Wszedłem z roboty, siedzę w chacie, zamknięty. Hej Kaluki. Siemano. W końcu Commodore, też się doczekałeś. Nadrabiam gry za punkty, zaczynamy od cyrku. Trochę ćwiczyłem, no poza tą pierwszą konkurencją, bo ona jest... No za trudna dla mnie. A Andrzej z piwnicy nigdy nie wyszedł. Po prostu odpalił streama piwnicznego. Dobra, kluczowe będą kolejne konkurencje. Teraz będzie żonglerka. Nie dostanę punktów od sędziów. Za to losowe machanie joyem. Max jaki można dostać to chyba 2178. Z jakimiś tam groszami jeszcze. Konkurencji jest 6, także no... Co najmniej 4 powinienem zrobić na 100%. Jak chcę myśleć o good endingu. Bo good ending tutaj to przypominam 10 000
dolarów. No dobra, lecimy z koksem. Tutaj są chyba 3 albo 4 rundy tej żonglerki. No pierwsza runda to jest tam powiedzmy easy, bo jeszcze nie ma ani bomb, ani dzieci. A. Kurde. Muszę się bardziej skupiać, chociaż tutaj jest tylko 30 sekund, no to wytrzymamy. Jednak była bomba już pierwsza. A ty, Ziutek, też coś tam pisałeś, że wykręciłeś bardzo dobry wynik. W końcu zrobiłeś te 10 tysięcy, czy byłeś bliski 10 tysięcy? Dobra, round 2. Łatwo tutaj spanikować. Taka jedna z trudniejszych konkurencji, myślę. Trzeba być oazą spokoju. Mój full focus, tak zwany. Dobra, już jesteśmy na dobrym pejsie, jak już... Przestał rzucać. Będzie dobrze. No i zaczyna się trudno. Bombka, pyk. Już jest gówniak, trzeba będzie go wrzucić do wózka. Akurat w trzeciej rundzie jest to tak zsynchronizowane, że rzucając go od razu, on trafia. No ale to wszystko trzeba wiedzieć, zapamiętać. Hejka, Chrisu, siemano. Tutaj już pocisk rakietowy wszedł. Też nie mogę go opuścić. No i dobra. Wygląda na to, że jestem bezpieczny. Trzy, dwa, jeden, dobra. No i ostatnia runda. Parkour. Ale jakbym zdobył tutaj na na tej żonglerce pół punktów, to byłoby dobrze. W tej ostatniej rundzie już muszę starać się rzucać blisko prawej strony wszystko. Najcięższy manewr to przerzucenie sobie z ręki do ręki, bez podrzucania. To jakoś, nie wiem, tak nie zawsze chcę to wchodzić.
No, gierka zajebista, widać, że ten kto wybierał zna się na rzeczy. O kurde. Ale najważniejsze, że rakieta nie spadła. Już prawie spokój. Dobrze, idzie dobrze. Jest. No trenowałem, nie ukrywam, że trenowałem, bo gra jest naprawdę wymagająca. Jak komuś się wydaje, że to jest proste, to proponuję spróbować. To jest proste do oglądania. Powiem tak, na YouTube nie ma żadnego filmiku z przejściem z good endingiem. To już o czymś świadczy. Może zrobimy world first. Jest. Za żonglerkę max punktów 2178. No i teraz to jest proste. Tylko że trzeba wszystko zrobić dokładnie w tempo. Wydaje mi się, że pamiętam tą sekwencję. Ale nigdy nie wiadomo. Przegląda YouTube'a, bo wrzuca tam swoje gameplaye, to przegląda. Dobra, jeszcze jedno. Lecie. Easy. No, tutaj też będzie max. Dobra, tak naprawdę to ciężko będzie jeszcze tylko na narzucaniu nożami. Luki możesz dodać, tylko że ja tam praktycznie nie gram. Nawet nie pamiętam, jakie mam tam niki. Coś tam mam. Na priwa ci potem podeślę. Dobra, no to jest ostatnia taka trudna konkurencja. Potem będzie chodzenie po linie, co jest w miarę easy. I strzelanie z armaty, co też jest easy. A jeszcze jak będzie dobre RNG. You stink. You should try harder. Robię co mogę, więc robię co mogę. Siema Marcinoszka. Dzień dobry. No była długa przerwa, jakoś miałem przesyt z tego wszystkiego.
ale teraz znowu nabrałem wigoru. Rzucaj pani nożami krocze. No jest to jakaś opcja. Próbowałem nieraz. Wtedy dostaję za konkurencję chyba tam z $600. Można by przemyśleć, czy nie zrobić tego w ten sposób. Ale spróbuję coś nabyć więcej, bo mało dostałem stosunkowo za ten, za tą pierwszą. Chyba $700, a bywało, że kończyłem z 1200-1400. Chyba na ostatnim streamie z cyrku. Ciężko to wycelować. Mało klatek na sekundę. Jak gościu rzuca tą bombą, to w ogóle nie ma sensu rzucać, bo wtedy nawet jak trafisz, to nic się nie dzieje. Trzeba odpuścić w tym momencie. Spokój, bo wbrew pozorom tego czasu jest sporo. Można sobie spokojnie przymierzyć. Częściej brakuje mi noży niż czasu. Co? Wszystko? Być max chyba za to. Nie dostałem maxa, co jest? Czemu nie dostałem maksa, jak przeszedłem całą konkurencję? Pomiędzy nogi traciłem. No, a może właśnie dlatego, że tam chyba trafiłem z parę razy tą babkę. Ciało, może za to odejmuję coś. No nic, jeszcze nie jest przegrana sprawa. Ja sobie ją trochę ściszyłem, żeby nie ten... Kurde! Fokus. No. Ale tutaj powinien być chyba... pełny wynik, pomimo skuchy. Ta skucha chyba nie ma znaczenia. Jest full. Dobra, i armata, która jest chyba najprostszą konkurencją.
się wie, co trzeba zrobić. No, to już easy. Kurde. Aj, zgapiłem się na czat, ale spoko, spoko, spoko. Dobra, minimalna siła armaty. To jest najłatwiejsze, jeżeli... Bo pamiętacie, nie? Ta siła armaty to jest niezależna ode mnie. Ja muszę do tego dopasować tylko odległość. Błogosławione RNG. I znowu. No dobra, dobra, trochę mi to ułatwiło sprawę. Nawet nie musiałem się starać. No to co, pobita gierka. Chyba. Nie no, na bank. To teraz dostanę 2000, no to będę miał 11 tysięcy. Około, tak? Dobra, zobaczmy teraz to epickie, dobre zakończenie. Epickie zakończenie z grubą babą. Dobra, gierka jak na Commodore, ale ogólnie nie wiem, czy ją polecam, bo jednak poziom trudności jest przesadzony trochę. Sporo nerwów mnie to kosztowało, szczerze mówiąc. Wyuczenie się tego wszystkiego.